сейчас вот на данный момент у нас такая большая творческая поездка. Мы проехали очень много стран Европы, начиная с Финляндии, с Швеции, и дальше доехали до Франции. Там у нас тоже город побратим Рувиль, Сен-Клер. Мы там давали тоже в театре большой концерт с успехом. И вот теперь мы возвращаемся домой немножко другим путем. И вот у вас в гостях тоже находимся и будем давать концерт у вас. Współpraca będzie się układała tak jak dotychczas, to myślę, że jest duża szansa, by miasto Tychwin stało się w przyszłości naszym miastem partnerskim. Tym bardziej, że wielu mieszkańców Oleśnicy zaangażowało się również w tą pracę, także te dzieci, ta młodzież, również osoby dorosłe, które przyjechały dzisiaj na koncert, będą spać w większości w naszych mieszkaniach, w naszych domach. No i taka jest też idea, aby Rosjanie mogli przyjeżdżać do Oleśnicy, zapoznawać się z naszymi rodzinami, patrzeć jak żyjemy, w jakim standardzie. A my, być może jest taka nadzieja, że pojedziemy tam do Rosji, nasze dzieci, żeby mogły zobaczyć, jak tam się żyje po tamtej stronie granicy.